Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj szybka naprawa, pomijając czas oczekiwania na przesyłkę. UPS działał, a przynajmniej stwarzał takie wrażenie, aż do zaniku napięcia. Kiedy to powinien wykonać swoje zadanie i zasilić podłączone do niego urządzenia? W końcu do tego ma służyć. Zamiast tego, mało że nie zasilił urządzeń, to po powrocie zasilania nie uruchomił się, odcinając zasilanie podłączonych do niego urządzeń. Brak reakcji na podłączenie, włączenie czy reset. Więc rozbieram. Pierwsza najważniejsza kwestia. Napięcie akumulatorów. UPS do końca nie wykazywał żadnej usterki, czyli do momentu, kiedy powinien się przełączyć na akumulatory, więc to pierwsi podejrzani. Szybki pomiar i już wiadomo. Najczęściej poziomem głębokiego rozładowania dla tych akumulatorów jest napięcie 10,5 V, a krytyczną wartością mogącą spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora 9,5 V. Tu jak widać, jeden jest głęboko rozładowany, a drugi poniżej wartości krytycznej napięcia. Ponieważ te akumulatory mają już co najmniej kilka lat, kilka lat pracuję u mnie, a kupiłem używany, zamawiam i wymieniam oba. Akumulatory wymienione. UPS uruchamia się bez podania zasilania z gniazda. Składam go i będę testował. Obecnie UPS działa prawidłowo. Przełącza zasilanie, można uznać, że naprawa jest skuteczna. Jeśli traficie na martwy UPS, w pierwszej kolejności warto sprawdzić właśnie napięcie akumulatorów. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do komentowania i subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.